Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. Słuchajcie, nie wiem aż od czego zacząć naprawdę, bo mam tyle myśli, a stwierdziłam, że przyjdę się po prostu odezwać i zacząć tego vloga. A zaczęłam też nagrywać, dlatego że słuchajcie, chyba chciałabym wprowadzić trochę taki stan równowagi do swojego życia obecnie, dlatego że jakby prywatnie mam w tym momencie bardzo dużo pracy i to jest taki bardzo intensywny czas i z jednej strony mówiłam wam, że chciałam, żeby styczeń był takim czasem odpoczynku, relaksu dla mnie, natomiast wiem, że to będzie bardzo intensywny czas. To jest czas, który wymaga ode mnie dużo zaangażowania, właśnie poświęcenia czasu, trochę stresu. Ogólnie myślę, że no, przez większość też dni będę zajęta i jakby nijak się to ma do tego, co mówiłam, że chciałam właśnie osiągnąć taki, wiecie, stan relaksu i odpoczynku i takiego wypoczęcia jakby, który bardzo mi się przyda i powiem wam, że chyba ze mnie schodzi też, nie wiem, czy ta adrenalina, czy po prostu no, cały ten czas napięcia i obowiązków, które były w ostatnim czasie, czyli tam, nie wiem, listopad i grudzień, właśnie cały vlogmas. Dlatego, że w ogóle czuję się choro, to znaczy czuję się delikatnie przeziębiona, ale raz jest lepiej, a raz jest tak dziwnie, że już sama nie wiem, czy ja w końcu jestem przeziębiona, wiecie, bo to nie jest taki stan, że nie wiem, że mam katar albo że coś tam mnie boli. Tylko czuję momentami na przykład właśnie, że kicham, o, i czuję, że mam trochę zapchany nos, ale potem wszystko przechodzi na przykład i jest dobrze, a czasami czuję, że mnie trochę gardło pobolewa i to jakby też wszystko od kataru. Więc nie wiem, nie wiem, czy to jest kwestia tego po prostu takiego osłabienia organizmu, który tak właśnie odreagowuje trochę. Powiem wam, że też ostatnio źle sypiam, ale nie wiem dlaczego, dlatego że, znaczy po prostu czuję się bardzo, bardzo zmęczona, kiedy wstaję. Po prostu czuję, że nie mogę się dobudzić, jak rano się budzę, to jedyne o czym marzę to to, żeby już wrócić do łóżka, jakby żeby już był koniec dnia. Ale potem w ciągu dnia to wszystko się gdzieś tam jakoś, wiecie, rozchodzi i na przykład wieczorami sobie siedzę, oglądam, czytam i nie mam takiej potrzeby. Natomiast te poranki są ciężkie i coś tutaj czuję, że ta jakość snu chyba nie jest najlepsza, więc też o to będę musiała trochę zadbać. No i może, no może to po prostu takie osłabienie organizmu z tego wynika. Nie wiem, ale właśnie stwierdziłam, że się odezwę, żeby tak trochę zbalansować właśnie ten stres i te zajęcia i tą zajętość całą właśnie vlogami, w których chciałabym, żeby jednak był taki spokój po prostu i taka druga część, jakby druga sfera mojego życia, czyli właśnie wszystko to, co nie jest związane z taką codziennością, z pracą i obowiązkami. Także tak właśnie stwierdziłam, że zacznę i to chyba tyle. Pójdę sobie może zrobić kawę, to może przyjdę i sobie na chwilę do was usiądę. Zrobiłam kawę i stwierdziłam, że przyjdę na chwilę pogadać i słyszę, że chyba dziwnie mówię, więc chyba mam już odpowiedź na moje pytanie, że jednak idzie to w stronę przeziębienia, ale zobaczymy. No, tak jak mówię, już od kilku dni mam taki stan, że czuję się tak choro-zdrowo trochę. Słuchajcie, chciałam wam o czymś opowiedzieć. Po pierwsze, pogadamy sobie chwilę o książkach. W ogóle już dzisiaj rano też koleżanka do mnie napisała, że zrobiła jej zamówienie tam, bo mam Empik Premium i zrobiła mi zamówienie na stronie też na książki, także jestem cały czas w temacie, chociaż powiem wam, że ja na razie nie planuję nic kupować, ale mówię jej, ej, jak jest promocja, to ja zajrzę tam, jaka ta promocja, może tam jest coś ciekawego, co ja chcę. Ale w każdym razie na razie książek mam. I nie planuję kupować, bo muszę bardzo rozsądnie kupować, mówiłam wam, bo mi się nie mieszczą na półce. Dobra, abstrahując od tego już. Skończyłam czytać Nataszę Sochę, Wigilia z nieznajomym i powiem wam, że ja nigdy nie czytałam książki świątecznej w ogóle. I to była moja pierwsza i fajnie, że na taką trafiłam, dlatego że, no mam wrażenie, że trochę tak, książki świąteczne, pewnie tak jak i filmy świąteczne, są troszkę naiwne, no one jednak gdzieś tam mają wzbudzić w nas taki klimat świąt, takie poczucie takiego czasu właśnie dla rodziny, gdzieś tam właśnie tej atmosfery świątecznej, takiego ciepła rodzinnego, o tych wszystkich potraw, które się robi, więc myślę, że gdzieś tam one pewnie są do siebie podobne i gdzieś tam pewnie w nich też jest miłość w tle, o ile nie jest głównym bohaterem, także pewnie jest to książka podobna do innych. Natomiast czytało mi się ją bardzo dobrze i powiem wam, że od połowy już mniej więcej tak
nie wiem, 1/3. Czytałam ją dosłownie jak kryminał i tak bardzo chciałam wiedzieć, co będzie, jak to się w ogóle potoczy wszystko. Dlatego, że Natasza Socha moim zdaniem nie pisze takich książek, takich czytadeł. To są książki, które owszem, bardzo dobrze się czyta, ale które poruszają zawsze jakiś tam problem. Zawsze dają do myślenia i zostawiają czytelnika właśnie z taką myślą, a jak by to było? Albo a jak to było u mnie? Albo wiecie, jakieś takie różne sytuacje. Czytając tę książkę, miałam takie wrażenie, jakby potwierdziło się troszkę to, co już wam kiedyś opowiadałam w jednym filmie, że jeżeli, znaczy tak, po pierwsze tę książkę można interpretować tak naprawdę różnie i tu mamy znowu jakby historię niedokończoną. Ja bardzo chciałam wiedzieć, jak ona się zakończy, ale tak naprawdę można tutaj patrzeć na to dwojako i to zakończenie, które jest nam bliższe, możemy wybrać. Natomiast tak jak mówię, książka jest taka z takim otwartym zakończeniem. Natomiast właśnie to, co wam kiedyś mówiłam, że ta książka moim zdaniem potwierdza takie wydarzenia, które czasami się dzieją w naszym życiu. Poznajemy czasem kogoś albo są sytuacje na przykład, do których bardzo chcemy jakby dążyć, czyli bardzo chcemy, żeby coś się wydarzyło i gdzieś tam właśnie są jakieś przeciwności losu i czasem jak jest ich za dużo, to w końcu pora, myślę, zrozumieć, że to chyba nie jest dla nas, że mimo tego, że my czegoś bardzo chcemy, to jednak gdzieś tam nam to umyka, niby gdzieś jest blisko, prawie już to mamy po prostu, nagle okazuje się, że nie. I pytanie, czy to jest po prostu taka, wiecie, drwina z nas po prostu losu, czy można się trochę bardziej postarać, czy jednak tak miało być i coś nie jest dla nas po prostu, więc tutaj miałam takie przemyślenia w tej książce, że wow, jak fajnie jest to napisane, jak fajnie przedstawiona właśnie ta sytuacja, którą ja wam kiedyś opowiadałam, że ja kiedyś miałam dokładnie tak w życiu i wtedy zrozumiałam, że jeżeli musisz włożyć w coś za dużo wysiłku, to znaczy, że to się nie uda, że to nie jest tego warte, że to nie jest dla mnie. I gdzieś tam się tym kieruję właśnie, że widzę, że coś się nie składa, po prostu gdzieś tam, nie wiem, czy to jest intuicja czy coś, ale gdzieś tam czuć, że się nie składa. Mamy tutaj historię, w zasadzie rodziny, głównie to powiedzmy małżeństwa, głównym bohaterem jest kobieta tutaj powiedzmy, właśnie żona, która chce spędzić Wigilię inaczej niż dotychczas. I mamy tutaj różne wydarzenia, które prowadzą do tego, że mamy tutaj gdzieś właśnie i tę atmosferę świąteczną. I mamy gdzieś tutaj jednak jedzenie, które nam się bardzo kojarzy ze świętami i tutaj w ogóle jest też kilka przepisów na różne dania, na przykład na makowiec albo na piernik, czy na sernik czekoladowo-waniliowy. Także mamy tutaj też kilka przepisów. Mamy tutaj też pewne zagwozdki, takie życiowe problemy, dylematy. Fajnie, że jest to tak, że jest to taka pełna historia, która zahacza o lata wstecz też, więc mamy taki ogląd jakby całej sytuacji i możemy sami sobie wyrobić zdanie. Naprawdę bardzo fajna książka i tak jak wam mówię, ja po prostu ostatnie strony czytałam, byłam tak ciekawa, dosłownie czytałam jak kryminał, bo byłam tak ciekawa, jak to będzie dalej. Książka jest napisana bardzo fajnie, lekko, ale to nie jest jakiś taki prosty, prostacki język, żeby nas to męczyło, naprawdę jest bardzo, bardzo dobra i tak jak mówię, Nataszę Sochę uwielbiam, więc fajnie, pewnie, że sięgnęłam akurat po tę książkę. No i słuchajcie, druga książka. To jest coś, co mnie mega zaskoczyło, dlatego że słyszałam same pozytywne rzeczy na temat tej książki. Dodatkowo jest to książka polecana na kanale Literaccy przez panią Małgosię, więc tym bardziej mówię, zobaczymy, przeczytam, znaczy przesłucham w zasadzie, bo słucham tej książki. To jest Saturnin Jakuba Małeckiego. O Jakubie Małeckim dowiedziałam się w zasadzie właśnie na tym kanale, na kanale Literaccy, no i właśnie stwierdziłam, że coś mu chciała przeczytać i wybrałam tę książkę, przyznam wam szczerze, ze względu na najładniejszą okładkę moim zdaniem, bo mnie się ona bardzo podoba, bardziej niż inne, więc mówię, a zacznę sobie właśnie od tego. No zobaczcie, bardzo ładna okładka. I powiem wam tak. Tak jak mówię, ja wcześniej nie czytałam Jakuba Małeckiego, nie wiedziałam czego się spodziewać. I mam tutaj pewną zagwozdkę i taki dylemat, dlatego że nie wiem, czy ta książka mi się podobała. Pierwszy raz mam takie wrażenie, że nie wiem, może muszę troszkę to przemyśleć. To na pewno była trudna książka. To na pewno jest taka książka, która właśnie też skłania do przemyśleń. To nie jest takie czytadło, że tam sobie przeczytamy i odłożymy w kąt. To jest książka, która też porusza temat II wojny światowej.
Tutaj mamy też kilku bohaterów tak naprawdę, ale gdzieś tam ta wojna jest w tle i mam wrażenie, że ona odbiła też piętno po prostu na wszystkich bohaterach, których mamy w tej książce. Więc są tutaj też takie opisy nieprzyjemne, takie makabryczne trochę. Z drugiej strony mam wrażenie, że właśnie one i ta cała sytuacja wpłynęła bardzo właśnie na życie bohaterów, na ich postrzeganie pewnych rzeczy. To jest właśnie trudna książka, wiecie co, no jest mi ciężko o niej mówić w zasadzie, bo ja mam wrażenie, że ja jej do końca chyba nie zrozumiałam. Miałam też momenty takie, słuchajcie, że ja słuchałam na przykład jakiegoś rozdziału 2 albo 3 razy nawet i nadal mam takie, no niby wiem, no niby wysłuchałam, no niby przyswoiłam, prawda, ale gdzieś tutaj się rozmijam i nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tego, że jej nie przeczytałam, tylko przesłuchałam, czy to jest kwestia tego, że to nie jest książka dla mnie, czy ja tutaj gdzieś nie wpasowuję się właśnie w tę wrażliwość. Nie wiem, z jednej strony mi się podobało, bo była fajnie pociągnięta jakby akcja. Mamy tutaj właśnie, tak jak mówię, kilku bohaterów i każdy z nich ma inne życie i tam gdzieś właśnie jest to wplecione w całą tę historię. No z drugiej strony właśnie takie opisy, które sprawiają, że nie do końca jesteśmy w stanie na przykład, wiecie, ocenić to, czy to jest jakby jawa, czy sen, czy jakby, czy tutaj mamy jakąś taką magię wplecioną, gdzieś coś takiego. Dziwna książka, dla mnie przynajmniej, i nie wiem co wam powiedzieć, czy ona mi się podoba, czy nie. Znaczy ogólnie uważam, że każdą książkę warto przeczytać, żeby wyrobić sobie swoje zdanie, więc ja się cieszę, że jej w sumie przesłuchałam. I tak jak mówię, przesłuchałam ją dobrze, niekiedy po 2 czy po 3 razy. Natomiast myślę, że chyba jakąś taką moją ulubioną to nie będzie. To nie jest książka, która tak do mnie trafiła i tak wow, jestem zachwycona i muszę wam o niej powiedzieć. Dajcie znać, jeśli czytaliście tę książkę, to dajcie mi znać, jak wam się podobała. Ja nie wiem, czy dobrze, ale mam takie, jak myślę o tej książce, to mam takie porównanie trochę do Szklanego Klosza Sylwii Plath. Nie wiem, czy dobrze, po prostu mnie się tak kojarzy, bo tutaj gdzieś też mamy właśnie ten koszmar wojny i taką traumę, więc może dlatego, ale tak wam chciałam powiedzieć po prostu o książce, o której nie wiem, co mam wam powiedzieć, dlatego jeżeli wyczytaliście, to dajcie znać. Słyszałam, że inne książki właśnie Jakuba Małeckiego są bardzo dobre. Literacy mówią, że Rdza jest najlepsza, więc może potem sięgnę i zobaczę, może mi się odczaruje trochę ta, którą przesłuchałam. Zobaczymy. Różne, znaczy słyszałam różne po prostu opinie też na temat w sumie Jakuba Małeckiego, że te książki, jak już przeczytamy kolejno, to gdzieś tam ten schemat jest bardzo podobny. Także w sumie tego też jestem ciekawa. No zobaczymy, na razie te dwie i teraz sięgnęłam po coś zupełnie innego, coś, co jest dużo łatwiej zrozumieć, ale jest bardzo smutna też. No, także tyle chciałam wam opowiedzieć. Dajcie mi znać, co wy teraz czytacie. Może czytacie coś fajnego? Sięgnęliście po coś? Może zaczęliście właśnie nowy rok z myślą, że trzeba czytać trochę więcej? Ja w sumie jestem zadowolona, bo początek roku, a ja już, no, skończyłam. Skończyłam, przesłuchałam, przeczytałam 2 książki. Także nieźle. Nieźle. No, dobra. To tyle na razie. Wracam do pracy. I odezwę się do was później. Zabieram się za robienie obiadu i robię sobie znowu takie tofu, ananasa w takim sosie jakby słodko-kwaśnym. Jest to bardzo dobre. Tu mam też ryż przygotowany i właśnie zaczęłam już sobie szykować powoli. Tu muszę tofu wymieszać, tutaj trzeba będzie to podsmażyć. Także już robię obiad. I będzie obiad na 2 dni, także super, bo będę, no będę miała już gotowy. Dzisiaj zrobione, także cieszę się. Jeszcze tak pomyślałam, że może bym zrobiła od razu też tę zupę, krem z buraków, to bym też miała od razu na jakieś tam 2 kolacje, więc może zaraz się za to też zabiorę. Aha, słuchajcie, no i na przykład teraz czuję się dobrze i teraz już ani śladu po żadnym katarze, ani po niczym. Powiem wam, że mnie to tak irytuje, bo właśnie nie wiem w końcu, czy jestem przeziębiona, czy nie. Już bym po prostu wolała, wiecie, no albo w jedną, albo w drugą, a nie tak, że co chwilę jakieś tam dziwne objawy.
Tak, a co chciałam wam powiedzieć? Chciałam z wami pogadać chwilę o takich planach. Znaczy, może nawet nie tyle planach budżetowych, kosmetycznych, co wspomnieć raczej, co dalej z moim niekupowaniem kosmetyków kolorowych. Dlatego, że w zeszłym roku chyba cały czas prowadziłam ten plan. Nie wiem, czy to był. To chyba były 2 lata, tak? Kiedy 2 lata temu postanowiłam, że nie, przez cały rok nie będę kupowała kosmetyków kolorowych. I w zeszłym roku też dalej jakby ciągnęłam ten sam pomysł i projekt, powiedzmy. A w tym roku powiem wam, że nie zakładam jakby czegoś takiego, że nie kupuję, nie mogę i w ogóle ojeja, tylko już mam taką dużą świadomość tego, wiecie co, co mam, co mi się sprawdza, że ja wcale tych kosmetyków też nie chcę jakoś bardzo dużo. Owszem, wymieniłabym jakieś, czyli na przykład bardzo bym chciała, żeby coś tam mi się pokończyło, żebym mogła kupić sobie coś innego, natomiast nie mam takiej potrzeby, żeby co zobaczę nowego, coś tam, to od razu, żebym to chciała. Także plan mam chyba taki, że nie mam planu, a już na pewno nie chcę się ograniczać, to znaczy na pewno nie będzie tak, że jak będę miała na coś ochotę, coś mi się spodoba, to tego nie kupię, ale tak jak mówię, już jakby mam sama świadomość, że jest to zupełnie inaczej niż kilka lat temu, kiedy kupowałam, co mi się podobało, a teraz po prostu z tyłu głowy mam, że pewne kosmetyki mam, pewnego typu kosmetyki bardzo długo się używa i długo się zużywają, więc może mi nie są potrzebne kolejne, bo wtedy na przykład te, które mam, będą leżały. Więc jakby tutaj mam takie do tego podejście i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Nie spodziewam się za dużo zakupów w tym roku również, bo tak jak mówię, no ja wiem, co mam, wiem, co jak mi się sprawdza i cieszą mnie te kosmetyki też, także nic raczej nie planuję. Ale chciałam wam pokazać jedną rzecz, która się u mnie pojawiła już w zasadzie. I jest to rozświetlacz marki Catrice. O, i to jest ten rozświetlacz. Mnie się wydaje, że to jest edycja limitowana i właśnie dlatego się na niego skusiłam, bo wydaje mi się, że za pół roku to on już nie będzie dostępny po prostu i dlatego stwierdziłam, że ponieważ dużo osób go chwali, to jest More Than Glow Highlighter i ja mam w kolorze 010 i on jest właśnie w takim szampańsko-złotym kolorze. Bardzo ładnie wygląda, fajny jest. I powiem tak, zdecydowałam się na niego dlatego, że ja mam jeden w zasadzie rozświetlacz teraz, znaczy mam drugi, którego bardzo rzadko używam i nie do końca go lubię, więc używam go bardzo rzadko i zobaczymy, co z nim zrobię. W każdym razie mam ten z Sephory, który bardzo lubię i który właśnie często używam, ale pomyślałam sobie, że ja gdzieś tam z tyłu głowy mam na przykład kosmetyki, które albo kiedyś chciałam, albo które ostatnio gdzieś tam w przeciągu, nie wiem, ostatniego roku gdzieś widziałam i chciałabym je przetestować, wypróbować i gdzieś tam właśnie mam je z tyłu głowy tak jakby, ale powiem wam szczerze, że na tej liście nie ma w ogóle rozświetlacza, czyli nie ma rozświetlacza jakiegoś, który ja bym na przykład chciała, wiecie, z jakichś tam marek selektywnych, na przykład Sephory czy coś. Był taki rozświetlacz, to była Becca została wycofana, już nie ma tych kosmetyków, więc już wiem, że takiego rozświetlacza nie kupię. I przyznam wam szczerze, że nie mam takiego nawet z tych drogich, który bym bardzo chciała przetestować, który bym chciała kupić, bo inaczej tak to bym pewnie nie kupowała, tylko czekała, aż zużyję i sobie wtedy kupiła i dlatego stwierdziłam, że kupię ten, bo po pierwsze jest bardzo dobry, jest porównywany do Cookie, tylko z tym, że ten jest taki bardziej w tonach takich szampańsko właśnie złotych, co jest fajne, bo tamten Cookie jest po prostu dla mnie jakiś taki różowo-srebrny, taki chłodny ma odcień, w ogóle mi się nie podoba, ale wiem, że są fani, także także fajnie, no w każdym razie zdecydowałam się na taki, przepięknie jest wytłoczony, w ogóle on jest taki bardzo fajny, taki, ciężko to powiedzieć, kremowy aż jakby. Bardzo ładnie wygląda, naprawdę fajny, daje efekt i myślę, że to jest bardzo dobry jakościowo rozświetlacz, tym bardziej, że akurat był w promocji. I tak jak mówię, no wydaje mi się, że to jest edycja limitowana i on po prostu zaraz pewnie zniknie, dlatego że jest dobry, więc pewnie zniknie, już go nie będzie, a tak będę miała i dlatego się na niego zdecydowałam. Ale to była taka moja, no troszkę taka fanaberia mam wrażenie, ale jedna z niewielu, no bo tak jak mówię, ja nie mam potrzeby za bardzo kupowania nowych rzeczy. Raczej kiedy myślę o czymś nowym, myślę sobie, tak, a masz jeszcze takie 2 i one leżą albo są tak wydajne, że cały czas używasz i nie widać zużycia, więc po co kolejny na tej zasadzie? Więc stwierdziłam, że po prostu rozświetlacz
Rozświetlacza nie mam żadnego innego na liście, więc jak mi się skończy ten Sephory, to w zasadzie nie wiem, jaki bym chciała. I uznałam, że będę miała po prostu ten też ma fajne takie małe opakowanie. Mam nadzieję, że też się szybko nie zniszczy, bo to jest najczęściej problem niestety z takimi tanimi kosmetykami, no ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Także coś się pojawiło jednak już w tym roku. No, ale chciałam wam właśnie to pokazać. Tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest nowość, nie wiem. Może to nie jest edycja limitowana, ale widziałam gdzieś tam w internecie, że jednak dużo osób właśnie chwali ten rozświetlacz i porównywany właśnie był do Cookie. No, konsystencję ma taką kremowo, jakby mokrą troszkę. No, ciekawy kosmetyk, fajny jak na Catrice, naprawdę fajny i był tani, bo kosztował niecałe 17 zł chyba, także mówię, dobra, na tyle mogę sobie pozwolić. Dobra, to tyle. Nie rozgaduję się, zaraz się zabieram za obrabianie filmu jeszcze i tak jak mówię, chciałabym ugotować może tę zupę, krem, to będę już miała gotową. A ona się szybko robi bardzo, więc w sumie to chyba się za to zabiorę. Zabieram się właśnie za ten krem z buraków, także już tutaj wszystko sobie przygotowałam. To jest bardzo szybkie i bardzo proste danie w zasadzie, także szybciutko zrobię i już będę miała. Tylko buraki trzeba pokroić, to jest największy problem, bo barwią, także no nic, dam radę. Już tutaj sobie przygotowałam rzeczy, moje bulionetki, no i gotuję. I już się robi, słuchajcie, najszybsza zupa chyba na świecie. Chwilę ją podgotuję i wystarczy potem tylko jak ostygnie, to ją zmiksuję i gotowe. No i tyle, słuchajcie. W zasadzie to już wszystko na dziś zrobiłam, skończyłam. Także przychodzę się pożegnać. Widzimy się, no, widzimy się niebawem. I zobaczymy, jak to będzie, bo tak jak wam mówiłam, no mam taki napięty ten styczeń mimo wszystko. Mimo tego, że planuję odpocząć, dlatego właśnie mam takie dni, że właśnie daję sobie ten czas, ten tydzień, minimum właśnie teraz na taki odpoczynek, relaks. Zdrzemnęłam się jeszcze oczywiście dzisiaj w międzyczasie, bo obrabiałam film i usnęłam na nim. Także no, tak to właśnie jest. Ale z tego co widzę, słuchajcie, wiele osób ma teraz problem ze snem. Także może coś po prostu jest, nie wiem, czy to pogoda, czy to wiecie, to przesilenie, że nie ma słońca i tak reaguje organizm. No nie wiem, no w każdym razie dzisiaj cieszę się, że byliście ze mną, że zrobiłam sobie właśnie taki dzień takiej odskoczni, bo właśnie tak jak wam mówiłam, chciałam tak zbalansować trochę właśnie te obowiązki i to wszystko do zrobienia, co mam z taką normalnością, moją codziennością, powiedzmy, poza pracą. Także bardzo cieszę się, że byliście ze mną i ja się z wami żegnam, widzimy się już niebawem i życzę wam miłego dnia, także do zobaczenia, pa!